Dzień dziecka, 1 czerwca, kiedy to funkcjonariusze, policjanci ruchu drogowego wyjechali na drogi powiatu. Nie mówimy tutaj o akcji, mówimy o zwykłym, powszednim dniu. 5 kierujących przekroczyło rażąco prędkość w terenie zabudowanym. Były to miejscowości i miejsca w całym powiecie, począwszy od Babic, Bolęcin, Piła Kościelecka, ulica Śląska, gdzie kierujący stracili prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, jeżeli w taki sposób, rażący sposób, albo w jakikolwiek sposób łamiemy przepisy, musimy wiedzieć, że pieszy, który ewentualnie znajdowałby się na drodze, nie ma żadnych szans. Prędkości prawie 60 km na godzinę, a co dopiero, jeżeli przekraczamy prędkość rażąco o 50 km na godzinę. To samo jest z motorowerzystami, motocyklistami. Pamiętajmy o tym, żeby stosować się do ograniczeń prędkości, jakie widnieją w danym terenie i nie przekraczać ich, bo po pierwsze jest to rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego, po drugie na pewno zostaniemy ukarani mandatem karnym do 500 zł, no i nieszczęsnymi punktami karnymi.